Artur Rokicki, Stal Jasień, futbolowo.pl. Z nami jest trener Stali Jasień, Sylwester Buczyński. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie trenerze, no, pierwszy Puchar Polski pod okręgu żarskiego dla Stali Jasień, to wielkie gratulacje. Bardzo dziękuję. Myślę, że takie podsumowanie roku odnośnie samej naszej pracy z pierwszym zespołem. Nie pamiętam, czy w historii klubu z Jasienia na poziomie powiatu Stal Jasień zdobyła puchar, no, ale trzeba powiedzieć, że powiat żarski nie jest najmniejszy. Jesteśmy najlepszą drużyną w tym powiecie. Uważam, że należą się chłopakom gratulacje. A jakie emocje dzisiaj towarzyszyły trenerowi? No pewnie skrajne, bo pierwsza połowa dość wyrównana, a w drugiej połowie no, już pokazaliśmy. Jakie emocje przede wszystkim? Trochę nie dostosowaliśmy się do warunków i do gry, bo chcieliśmy grać swoją piłkę, grać po piłkarsku, dużo się utrzymywać. Natomiast nie wychodziło nam to. Ja myślę, że bardzo duży wpływ na to ma sama budowa ligi, bo ciężko jest grać mecze, gdzie wygrywa się po 7, 8, 10, 14 i nagle trafia się na przeciwnika bardziej wymagającego. Można powiedzieć, że do przerwy przeciwnika, który był wyrównanym, mieliśmy swoje sytuacje, oni mieli swoje. Natomiast w przerwie kilka wskazówek i było widać, że po przerwie już ta sytuacja się całkowicie zmieniła. Ale też musimy dzisiaj wspomnieć, z jakim składem przystąpiliśmy do tego spotkania. Zabrakło dzisiaj m.in. za kartki Bartłomieja Toczaniuka, Dariusza Kordiaka, także kontuzjowany jest Krzysztof Wierzbicki czy Łukasz Budzyński. I też daliśmy radę, mimo tych osłabień. No my nie budujemy tutaj zespołu, który będzie silną jedenastką i później długo, długo nic. My mamy na dzień dzisiejszy zespół 16-17 osobowy i widzimy, że ci, co dzisiaj wyszli i ci, co dał tutaj Olek Mumek zmianę, że ten zespół nie spuścił z tonu. Natomiast też widać było dzisiaj pogoda, jaka jest, zmęczenie. No i też musieliśmy zagrać tak w miarę ekonomicznie, bo pojutrze mamy ostatni mecz ligowy, można powiedzieć, dla nas najważniejszy w tym sezonie. No właśnie, już trener wspomniał, na ten czas na świętowanie macie bardzo krótki, bo już w sobotę gracie spotkanie ligowe z Łużyczanką Lipinki Łużyckie, ale chyba dzisiejszej nocy sztab szkoleniowy i piłkarze no długo nie pójdą spać, chyba nie zasną dość długo. Nie wiem, tutaj każdy ma swoje plany, wiadomo, że jest środek tygodnia, to są profesjonalni zawodnicy, także na sobotę wszyscy będą gotowi, jutro tylko rozpoznamy mniej więcej, jakie mamy kontuzje, jakie mamy braki. Ja się cieszę, bo do składu wróci i Bartek, i Darek, czyli będziemy mogli gdzieś tutaj ten skład jeszcze uzupełnić albo troszeczkę przebudować. A ten dzisiejszy pukar może komuś dedykujemy, może możemy go dedykować chyba naszym kibicom, którzy byli 12 naszym zawodnikiem w dzisiejszym spotkaniu. No jak najbardziej. Dla wszystko, co robimy tutaj, przede wszystkim dla naszej publiczności kibiców i próbujemy awansować klasę wyżej. Ten puchar też jest dla nich. Mi jest bardzo miło, jak strzelamy bramkę kolejną i słychać oklaski i wiwaty z trybun. Także to jest też budujące dla zawodników. Tak jak ja wspomniałem wcześniej, niemal rok czasu temu, bez względu kto tu gra, skąd przyjeżdżał, jaką ma historię swoją piłkarską. Trzeba powiedzieć jedno, to na dzień dzisiejszy są zawodnicy Stali Jasień i grają dla Stali Jasień. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję tego pucharu, no i macie teraz czas świętować, może trener właśnie teraz pójść do zespołem poświętować. Dziękuję bardzo, wybieramy się na kolejne spotkanie, a wszystkich Państwa zapraszam w sobotę na godzinę 16 i mam nadzieję, że jak najwięcej kibiców będzie z nami, żeby świętować awans do klasy okręgowej, bo uważam, że to jest minimum, gdzie Stal Jasień powinna na dzień dzisiejszy być. Także dziękujemy. Dziękuję bardzo.